Proszę powiedzieć, jak się pracowało przy tym filmie? Jaka jest pani postać? Jaka jest postać, to pozostawiam ocenie widzów, zapraszam do kina. A jak się pracowało? To był bardzo intensywny zawodowo czas, bardzo ciężkie zdjęcia i mam takie wrażenie, że wykonaliśmy kawał naprawdę dobrej roboty i dzisiaj chcemy się cieszyć tą chwilą, oddajemy film widzom. A co było najcięższe? Najcięższe? Przede wszystkim zdjęcia nocne. Ja akurat nie jestem zbyt szczęśliwa, kiedy muszę pracować w nocy, bo sen jest dla mnie bardzo, bardzo ważny, ale to było trudne, zwłaszcza, że w domu czekała na mnie dwójka małych dzieci i raczej nie miałam takiej możliwości, żeby odespać rano zbyt długo. No więc to było chyba trudne, a materiał no też nie był łatwy, był bardzo wyczerpujący emocjonalnie, ale wydaje mi się, że daliśmy radę. A czy pani jest podobna do Ady? Czy jestem podobna? Fizycznie bardzo. A tak, to myślę, że Ada jest bardzo krewka. Czy ja jestem taka krewka? No nie wiem. Potrzebuję dobrego impulsu, żeby się tak naprawdę wkurzyć, więc nie wiem, czy tak łatwo się wyprowadzana jestem z równowagi jak Ada, raczej nie. A jakie ma pani plany zawodowe? Gdzie możemy pani zobaczyć jeszcze? Teraz mam marzenie, by odpocząć, bo właśnie zakończyłam zdjęcia do serialu Nowi Sąsiedzi w reżyserii Borysa Lankosza. Więc to był taki intensywny też i wyczerpujący czas od lipca właściwie do października.